Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak sobie tutaj rozmawiamy o tym zbawieniu darmowym, o uczynkach, o sądzie. No i protestanci cały czas tkwią w tych swoich iluzjach wymyślonych. Natomiast kiedy ich się sprowadzi do Słowa Bożego, to realna nauka Chrystusa i apostołów jest dla nich abstrakcją. Nigdzie w Piśmie Świętym nie ma, że wejście do Królestwa Niebieskiego jest za darmo. Zawsze jest w kontekście uczynków. Tak? Jana 5:29. Ci, co pełnili dobre uczynki, zmartwychwstaną do życia. A więc zmartwychwstanie do życia jest ci, co pełnili dobre uczynki. Co mówią protestanci? Sąd z uczynków dla niewierzących na potępienie, tak? No święty Jan mówi, że właśnie ci, co pełnili dobre uczynki, zostaną zbawieni. Zmartwychwstaną ku zbawieniu. Ci, co pełnili złe czyny, ku potępieniu. Więc sprawa jest tak prosta, że uczynki są konieczne do naszego wejścia do nieba. Ale protestanty cały czas za frajer, za darmo, uczynki nie są konieczne. I moi drodzy, chyba pan Malik tam napisał, że o, że ja tutaj uskuteczniam wyścig szczurów w dobrych uczynkach, że trzeba pracować, spełniać dobre uczynki. Takich tam komentarzy w tym stylu było kilka. Chyba pani Magda mi napisała, no to pracuj, pracuj, prawda? Nie jestem do końca, już nie pamiętam kto, ale tak, o pracuj, pracuj, ale na końcu tej drogi jest śmierć. Oto był pan Malik, tak, pracuj, pracuj, na końcu tej drogi jest potępienie. Ja mu odpisałem, że pokaż mi, gdzie jest napisane w Piśmie Świętym, że na końcu drogi pracy jest potępienie, a ci pokażę, że na końcu drogi pracy jest zbawienie. I tak, moi drodzy, przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 44. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. A więc pracuj, pracuj. Spotka cię potępienie. Tu jest pracuj, pracuj, spotka cię zbawienie. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Święty Paweł w liście do Galatów pisze w 6 rozdziale podobną myśl. No ale przecież nie może przeczyć Chrystusowi. Dlatego pisze w liście do Galatów, rozdział 6. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim jako plon ciała, zbierze zagładę, tak? Kto sieje w duchu jako plon ducha, zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy. Mamy nie ustawać w czynieniu dobrze. Rzymian 2, 5-10. Za wytrwałość w dobrych uczynkach Bóg odda życie wieczne. Podobnie mamy nie ustawać w czynieniu dobrze. Dlaczego? Bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A więc będziemy zbierać plony tego, cośmy zasiali. Jeżeli siejemy dobre uczynki, to zbierzemy plon dobrych uczynków, o ile nie ustaniemy w pracy, a więc ta wytrwałość w dobrych uczynkach jest konieczna. O ile nie ustaniemy, prawda? Będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. A więc widzimy tutaj sługę, który jest szczęśliwy, którego Pan, gdy wróci, zostanie przy tej czynności, a więc którego zostanie przy pracy, przy spełnianiu woli Bożej. Zaprawdę powiada, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa
powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i godzinie, o której nie zna, każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A więc widzimy, że jednak trzeba pracować, pracuj, pracuj, a osiągniesz zbawienie, pracuj, pracuj, a zbierzesz plon, pracuj, pracuj, a będziesz szczęśliwy, gdy Pan nadejdzie, Panie Malik, prawda? Pracuj, pracuj na podstawę lepszego życia. I to jest, moi kochani, nauka świętego Pawła. Oczywiście to, o czym teraz sobie mówimy, to jest abstrakcja dla protestantów. To jest abstrakcja, całkowita abstrakcja. Absolutnie nie mają pojęcia o tym, co teraz mówimy. Absolutnie. A o darmowym zbawieniu sobie za chwilę powiemy dwa słowa. Moi drodzy, święty Paweł, jeszcze sobie tutaj zajrzymy do listu do Tymoteusza. Pierwszy list Tymoteusza, rozdział 6, od 17 wiersza. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali w nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny. Dlaczego mam czynić dobrze i bogacić się w dobre czyny? Niech będą hojni, uspołecznieni. Uwaga. Odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. A więc, żeby osiągnęli prawdziwe życie, bogaci co mają robić? Latać w koło i mówić, jestem zbawiony? Za darmo? Nie. Mają sobie gromadzić skarby do skarbca przez dobre uczynki. To co? Święty Paweł im tu nie... Dlaczego im nie mówi? Słuchaj, bogaty, jak klepłeś po rumunku, że jesteś zbawiony, nie utracalny, nic nie musisz robić. Nasze prawdziwe życie, czyli życie wieczne, zależy od tej podstawy, jaką tutaj będziemy, jaką tu osiągniemy na ziemi. A tą podstawą są wytrwałe uczynki bądź opieszałość i tak jak niewierny sługa skończył wyrzucony tam, gdzie jest płacie zgrzytanie zębów. No i jeszcze na koniec 3,14 Tytusa. Niech i nasi wierni nauczą się przodować w spełnianiu dobrych czynów, które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb, żeby nie byli bez zasług. Po co im te zasługi są potrzebne? No, prawda, no Jezus mówi, że kto da kubek jednemu z tych najmniejszych, nie pozostanie bez nagrody, nie pozostanie bez zasługi, tak? A więc mamy sobie zasługiwać przez dobre uczynki. I teraz, moi kochani, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Pisze o tym święty Jan. Apostołowie też o tym piszą, znaczy tak, kiedy co się stało? Co jest za darmo? Otóż za darmo Chrystus wyswobodził mnie ku wolności. Dał mi tą wolność, której ja nigdy sam bym nie osiągnął, choćbym nie wiem, co bym zrobił. Wypuścił mnie z więzienia. I teraz jako wolny jestem pielgrzymem do Królestwa Niebieskiego. I jako pielgrzym, mając ten dar wolności za darmo, mając życie Chrystusowe za darmo, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, to muszę tym życiem żyć. Muszę tą wolność wykorzystać, nie żeby zaspokajać pożądliwości ciała, ale
żeby stawać się niewolnikiem Chrystusa. Będąc wolnym, stawać się niewolnikiem Chrystusa. Z wolnego wyboru. Do wolności wyswobodził nas Chrystus. Tak nawiasem mówiąc, jak się ma wolna wola do wolności? Jeżeli jestem niewolny, to do jakiej wolności mnie wyswobodził? Ona do takiej wolności, że mogę decydować. Chrystus albo grzech. Przykazania albo świat. Prawda? Więc to jest za darmo. Za darmo wyzwala mnie Chrystus do swojej wolności. Za darmo obdarza mnie swoją sprawiedliwością. A co to znaczy, że Chrystus obdarza mnie swoją sprawiedliwością? Że sobie tak pstryknął, już mnie usprawiedliwił i już ciumciu jestem zbawiony, tak? Nie, właśnie to, że daje mi swoje życie, to znaczy daje mi swoją sprawiedliwość, bo nie ma innej sprawiedliwości niż życie życiem Chrystusa. I sprawiedliwy jest ten, który postępuje sprawiedliwie, jak pisze święty Jan w pierwszym liście. Sprawiedliwym jest ten, który postępuje sprawiedliwie, a nie ten, który klepnął formułkę i se przyjął sprawiedliwość Chrystusa. Ja ją mam. Co to znaczy? Że Chrystus za darmo obdarza mnie wolnością, za darmo obdarza mnie swoim życiem, prawda? Za darmo udziela mi swojego ducha. Za darmo daje mi właśnie darmo, ale to, że przyjąłem, jest dla mnie początkiem pielgrzymki do Królestwa Niebieskiego. To nie jest koniec. Przyjęcie daru zbawienia nie jest końcem. Jest początkiem drogi do Królestwa Niebieskiego. I nikt by z nas tej drogi sobie nie zapoczątkował bez ofiary Chrystusa, bez Jego zmartwychwstania. Chrystus to zapoczątkował. Za darmo. A więc przez wiarę darmową, przez darmowy dar wiary swojego życia, Chrystus daje mi możliwość, nadzieję na osiągnięcie życia wiecznego. Jesteśmy tu pielgrzymami z nadzieją na osiągnięcie życia wiecznego. To uczy Słowo Boże. Do żywej nadziei wyswobodził nas Chrystus. Jesteśmy pielgrzymami. Jako pielgrzymi tu na ziemi mamy szukać tego, co jest w górze, jak żeśmy czytali. Mamy dążyć do tego, co jest w górze. Jakie są komentarze na ten temat? Ano takie, że katole głoszą to, katole głoszą tamto. A więc skoro katole głoszą to, to znaczy, że apostołowie byli katolami, bo ja wam powtarzam to, co apostołowie piszą i odnoszę was do konkretnych fragmentów. Sługa wierny i niewierny. No i pokazuje wyraźnie konieczność pracy. Święty Paweł w tych kilku fragmentach, do których żeśmy się odnieśli, pokazuje konieczność pracy, wytrwałej pracy, tak? W spełnianiu dobrych uczynków. Aby zebrać plony, aby mieć podstawę do lepszego życia, aby nie być bez zasług. Ojciec, który widzi w niebie, odda tobie. Gromadźcie sobie skarby w niebie. I te gromadzenie skarbów w niebie jest konieczne do zbawienia, bo za to Bóg będzie mi płacił. Jeszcze raz, bo też się coś powtarzałem te komentarze, za co ty Bogu płacisz? No i takie mówić takim właśnie protestantkom 100 razy, ja Bogu nic nie płacę, Bóg mi daje za darmo, ja pomnażam to, co mi daje, a Bóg za to mi zapłaci. Bóg mi płaci, nie ja Bogu. Rozumiecie to? Przychodzicie do skupu z butelkami, to kto wam płaci? Wy płacicie kasjerowi, czy kasjer wam płaci za butelki? No kasjer wam płaci za butelki. Tak samo mnie Bóg zapłaci za moje butelki. Tylko ja muszę pozbierać. Tak? No właśnie. Bo jak przyjdę do sklepu bez butelek i powiem, że chcę kaucję, to za co, panie?
No za co? No jak to za co? Za frajer! No to za frajer to ptył z rody, tam są drzwi, nie? Przynieś pan przynajmniej ze dwie butelki, to będziesz miał na następną, nie? No. Przypowieść o talentach. Według protestantyzmu sługa, który otrzymał jeden talent i został potępiony, powinien być zbawiony. I tutaj jeszcze zobaczmy, bo też się takie na wpół inteligentne wpisy pokazują, że jest zbawienie za darmo, a ci, co tam zrobią jakieś ekstra uczynki, coś tam, to dostaną wieńce jako nagrody. To chyba też pan Marek czy Bonaventura pisali, że ilość wieńców to są nagrody. No tylko, że nigdzie o tym nie ma w Piśmie Świętym. Jest o wieńcu zwycięstwa, o wieńcu życia, ale nie ma o wieńcach jako nagrodach. No ludzie, kochani, przestańcie bajdurzyć. I zobaczmy. Według teorii protestanckiej, którą tu głoszą we wpisach, jak powinien wyglądać los tych trzech sług? Ten, który otrzymał 5 talentów, oddał 10, ten, który otrzymał 2 talenty, oddał 4. A więc według tego, co tu głoszą protestanci, oni powinni być zbawieni i dostać jeden 10 wieńców życia, drugi 4, nie? No bo narobili dobrych uczynków i te wieńce to są, czyli byli zbawieni za darmo, poszli do nieba, to powinni według teorii protestantów dostać jakieś ekstra nagrody, jakieś fajerwerki, nie? A ten trzeci, który został potępiony, powinien być zbawiony, ale bez wieńca jako nagrody. O, rozumiecie, dostrzegacie tutaj ten absurdalnie absurdalny absurd? Jeśli ktoś śledzi te nagrania, prawda, i czyta komentarze, to załapie, o co chodzi. Protestanci mówią, że tak przybliżę w dwóch słowach, że przyjęcie, że przyjmą wiarę, już są zbawieni. Moi drodzy, trzeci sługa przyjął talent za darmo. Czy Chrystus im powiedział, słuchaj, chcesz 5 talentów, to 5 koronek do Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i na Jasną Górę? Jeśli chcesz 2 talenty, to 2 koronki w Łagiewnikach i na Świętą Lipkę? Tak im powiedział, to wam dam po 2 talenty, a temu jednemu, słuchaj, idź tam do Lichenia, to ci dam talent. Czy tak powiedział, czy po prostu powierzył im za darmo? No powierzył im za darmo, tak? A więc wszyscy ci trzej obdarowani za darmo otrzymali talenty, tak? A więc według protestantów wszyscy trzej powinni być zbawieni. A jak jest po biblijnemu i po katolicku? Dwóch zostało zbawionych, a trzeci został potępiony. Ale przyjął za darmo. No przyjął. No to dlaczego został potępiony? Bo nie pomnożył. Jak mówi w Słowie Bożym Chrystus, wiesz, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem, a więc ty masz siać. Chcę zbierać tam, gdzie nie zostawiłem, ty masz tam zostawiać. Siać. My mamy pomnażać. Daje ci Bóg stówkę, a Bóg nie chce stówki. Bóg chce 2 stówki. Taki jest Pan Bóg. Przypowieść o talentach. Sługo dobry i roztropny. Sługo leniwy i gnuśny. Wąt. I co? Dlaczego nie został zbawiony, ale nie otrzymał wieńca? Przecież otrzymał za darmo. No właśnie, otrzymał za darmo i pewnie myślał, że jest protestantem, tylko że skończył w piekle. Pozdrawiam.